nieopodal, prawie na wyciągnięcie ręki, znajduje się niewielki staw. Nie jest on albumowej piękności, ale jednak pomalowany popołudniowym słońcem ma w sobie tyle uroku i tyle brakującego wciąż nam spokoju. Piechotą, rowerem, im głębiej w las, im bliżej przyrody, tym człowiek staje się spokojniejszy, jakby spływało z niego to wszystko, co gromadzi się, co tłucze się w głowie, w sercu, w pędzie codzienności. Jakby bliżej tam też do Pana Boga. Pan Jezus, wysłuchując dzisiaj uczniów, którzy pełni emocji, pełni doświadczeń, wracając z męczącej wyprawy misyjnej, zachęca ich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Wie doskonale, że odpoczynek to nie kwestia dobrowolności, to wręcz nieodzowna część naszego zdrowego funkcjonowania. Od Greków przyjęliśmy słowo kosmos, używane przez nich do określenia świata. Kosmos to znaczy rzeczywistość uporządkowana. Rzeczywiście, przyroda może nam, przytłoczonym dziesiątkami spraw, pomóc uporządkować siebie i nasz świat wokół. Może podpowiedzieć, jak odnaleźć spokój, harmonię, wyciszenie, skupienie, jak odnaleźć pośród innych właściwe dla siebie miejsce, jak nabrać takiego dobrego dystansu do rzeczywistości, w której żyjemy. Wypocznijcie nieco.